sporo dzisiaj ludzi, naprawdę. Myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję w tym sezonie, no to jest rekord. No ale to jest finał, to jest początek rywalizacji o złote medale. No, będzie teraz sytuacja na to, żeby uderzyć na bramkę Kosińskiej, ale po raz kolejny. To jest okazja, żeby zagrać do Tatiany Onyszczenko. Czy będzie pierwsza Onyszczenko? Onyszczenko! Krążek! Jest bramka 1-0 dla drużyny Stoczniowca Gdańsk. Ale tej bramki chyba nie zdobyła Tatiana Onyszczenko. Ten krążek znalazł się gdzieś tam jeszcze przed linią. Spójrzmy na powtórkę. Tego krążka wydaje mi się oznaczona z numerem 71 Magdalena Łąpieś. Od razu przejęły krążek w tercji Stoczniowca. Teraz troszeczkę niedokładnie przelał się krążek. Chrapek, jest zagranie do środka. Mamy 1-1. Bardzo szybko odpowiedziały na trafienie Stoczniowca hokeistki. Spójrzmy na powtórkę. Zagranie Chrapek do środka. Tutaj wiele, wiele szczęścia miały naprawdę zawodniczki Polonii Bytom. No później może będzie okazja jeszcze na powtórkę i będę Państwu mógł przekazać, która z hokeistek zdobyła bramkę dla Polonii Bytom. Natomiast jedno jest pewne, mamy wynik 1-1, a teraz Korkus rusza, ładnie złamała do środka strzał, ale broni. Ładnie teraz lewym skrzydłem ruszyły hokeistki Polonii Bytom, ależ indywidualna akcja, fantastycznie zachowała się Oliwia Tomczak. Mamy 2-1 dla drużyny Polonii Bytom, no ależ tutaj szybko zmienia się nam to wszystko jak w kalejdoskopie. Jeszcze 2 minuty temu mieliśmy 1-0 dla Stoczniowca, teraz 2 szybkie akcje drużyny Polonii Bytom, no bardzo równowagę. No i jest okazja dla drużyny Polonii Bytom, indywidualna akcja. Broni w tym momencie dobrze Kosińska, ale cały czas przy krążku. Hokejski Polonii Bytom blisko teraz. Późniewska, gdzie jest krążek? Krążek zamrożony przez Agatę Kosińską. Przewadzę 5-3 na tafli. Korkus. Zagranie do środka, strzał, ale pewnie w bramce Katarzyna Kurek. Ładnie wróciła Katarzyna Sfora, przepraszam, Patrycja Sfora do defensywy. No i Karolina Późniewska. Ładnie teraz wycofała pod niebieską strzał i broni Kosińska. Jeszcze taka jedna dosyć ważna rzecz. To drugą tercję rozpoczynamy. Renata Tokarska, zawodniczka Stoczniowca, więc drużyna Polonii Bytom gra w przewadze jeszcze 1:05. Od razu uderzenie, ależ bramka! Fantastycznie z pierwszego kija uderzyła Klaudia Chrapek. No, proszę Państwa, ależ gol. 3-1 dla drużyny Stoczniowca. 21 sekund czekaliśmy na trafienie w drugiej tercji, ależ jaki to jest urody trafienie. Naprawdę czapki z głów, szapoba, jak to się mówi, dla Klaudii Chrapek. Hokejistki Stoczniowca, znowu Korkus. I teraz troszeczkę przeszkodziły sobie zawodniczki Stoczniowca. Łąpieś, Łąpieś. Korkus, ależ złapała teraz w łapaczkę Katarzyna Kurek. Wydaje mi się, że chciała zostawić krążek do Korkus. Teraz udało się jej podać do Korkus. Jest sytuacja na to, żeby uderzyć na bramkę. Kurek jeszcze obroniła Kurek, ależ teraz kotuje się, zgubiła łapaczkę. No, mamy bramkę. Nie miała łapaczki bramkarka. Późniewska biegnie jeszcze, znaczy biegnie, jedzie. No, bramkę zdobywa z numerem 11. Jeszcze raz, piekielny strzał. Klaudii Chrapek zablokowany. 35 sekund do końca kary, 50 do końca tercji. No i w tym momencie swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobywa Karolina Późniewska. Bardzo podobne trafienie jak Klaudii Chrapek w tym spotkaniu. Spójrzmy jeszcze raz na to. Od razu, bez zastanowienia. Karolina Późniewska w półfinale pokonał drużynę Unii Oświęcim. Rozpoczęliśmy 3. tercję spotkania, pierwszego finałowego spotkania Polskiej Hokej Ligi Kobiet.
teraz ładnie wychodzą w dwójkowej akcji hokeistki Polonii Bytom, ależ interwencja Kosińskiej, no i rusza z kontrą nie kto inny jak Tatiana Onyszczenko. Onyszczenko. Korkus. Korkus. Onyszczenko. Onyszczenko broni Katarzyna Kurek, ależ to był strzał. Wymieniają spokojnie krążek zawodniczki Polonii Bytom. No nie ma co się dziwić. One prowadzą 4 do 2. Około 6 minut do zakończenia trzeciej tercji. Mają jeszcze teraz przewagę dwóch zawodniczek. Późniewska, Późniewska, wycofanie pod niebieską. Chrapek, Chrapek, wstrzelenie. Gdzie jest krążek? Krążek zablokowała własnym ciałem Agata Kosińska. Ależ teraz błąd Kamińskiej. No i Późniewska ma pustą bramkę przed sobą. Późniewska wykorzystuje to bezlitośnie. No i mamy piątą bramkę dla drużyny Polonii Bytom. No myślę, że tutaj już nic złego się drużynie Polonii Bytom na pewno nie stanie. No a nie kto inny jak Karolina Późniewska. Postawiły niezłe warunki hokeistki Stoczniowca, to one objęły prowadzenie w tym spotkaniu, natomiast Polonia Bytom zagrała po prostu na swoim poziomie, no i pokonała drużynę Stoczniowca Gdańsk w pierwszym spotkaniu.